Witamy Was serdecznie. Witamy. Beata Tomaszek, jestem blogerką od 3 lat, prowadzę bloga tybiznes.com.pl oraz marketingowcem, zajmuję się teraz głównie marketingiem online, social mediami, zapraszam do kontaktu i Kasia. Katarzyna Wnękowska, jestem właścicielką firmy Kataliza Coaching oraz autorką programu skierowanego do kobiet przedsiębiorczych, którego tytuł brzmi Zostań spełnioną kobietą biznesu w 4 krokach. Więcej o tym programie możesz przeczytać na stronie internetowej spełnionakobietabiznesu.pl. A wiesz, że dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co właśnie teraz robimy. A dziękuję za przypomnienie. Dzisiaj będzie o wideo. Kilka słów o wideo, live i webinarze. I chcę zapytać Kasię, mimo że te formy są świetne, jeżeli chodzi o marketing online, one są bardzo skuteczne, efektywne, wszyscy lubimy klikać w film, oglądamy chętnie webinary, robimy mnóstwo live'ów. Niektórzy się z nas tego boją, ale też porozmawiamy dlaczego i jak to zrobić, żeby się za to wziąć w ogóle, tak jak my się wzięłyśmy jedna z drugą tutaj, żeby to nagrać. Jak się odnajdujesz w tym świecie właśnie wideo online? Jak to było z tymi pierwszymi przygotowaniami do webinaru? Bo wiem, że takie robiłaś. Oj tak, robiłam. I też powiem, że nie było to łatwe. I było to dla mnie wyzwanie. Jednak rolą przedsiębiorcy jest stawać w obliczu takich wyzwań. No więc stawiałam. I co mi w tym pomogło, żeby sprostać temu wyzwaniu, to przede wszystkim to, żeby się do tego przygotować. No właśnie, dobre przygotowanie to podstawa. Tak, dobre przygotowanie to podstawa i ono w moim przypadku polegało na tym, że ja sobie po prostu usiadłam i zapytałam siebie samej, jaki chcę mieć, jaki jest cel w ogóle tych nagrań i po co mi to jest potrzebne. Tak, więc oczywiście już też grupę docelową mam określoną, natomiast jeżeli Wy byście nie miały, to takim podstawowym planem w 3 punktach można powiedzieć, to jest określona grupa docelowa, do której chcemy się zwrócić, czy którą chcemy zaprosić do oglądania takiego live'u czy wideo, co chcemy tej osobie powiedzieć, przekazać. No i co chcemy osiągnąć tym przekazem, tak? To jest bardzo ważne. Jaki cel chcemy uzyskać? To chcemy, żeby ta osoba, która oglądała, oglądać będzie, zrobić, tak? Żeby zrobiła. Tak, żeby zrobiła, czyli do jakiego działania chcemy ją zaprosić. Zachęcić, tak jest. I oczywiście potem wszystko to ważne jest, żeby sobie spisać. Ja potrzebuję to przećwiczyć. No właśnie. Ja potrzebuję po prostu pogadać do siebie, więc zostaję sama, zamykam się w pokoju i gadam do siebie. Gadam, wtedy mi też słyszę swoje właśnie myśli, ale też słyszę to, co mówię i potrafię to skorygować. Potrafię wychwycić, co chcę podkreślić, żeby osoba, do której kieruję komunikat, usłyszała, a co w ogóle potrzebuję pominąć, tak? Co jest niepotrzebne, żeby słyszała, co na przykład zaburza tak naprawdę cały odbiór, tak. Ten cel taki nadrzędny. Dokładnie tak. Czyli ćwiczyć i przygotować się. Ja Wam powiem, że z tego obszaru właśnie webinarowego dobrze jest przygotować sobie super prezentację, która będzie takim tłem do tego, o czym mówicie, żeby ludzie mogli po prostu gdzieś zawiesić wzrok, na czym się skupić. I to są aplikacje, które umożliwiają robienie tego typu webinarów, gdzie macie normalnie, wrzucacie swoją prezentację, jak na przykład ClickMeeting, ale jeżeli macie na przykład bazę mailingową GetResponse, to tam jest też do tego w pakiecie którymś już kolejnym również możliwość robienia webinarów. Więc jeżeli macie taki zamiar, to też rozejrzyjcie się po tych narzędziach, które są na rynku i je wypróbowujcie również. To, co jest bardzo ważne, to na co bym zwróciła uwagę, to przygotowanie siebie, czyli to, o czym mówiłaś, ta merytoryka, prezentacja. Tak, bardzo ważna jest ta merytoryka, bo wiecie... Ale też wygląd. Okay. Czyli tak, musimy się dobrze ze sobą czuć i tak prezentować, bo będą na nas patrzyli ludzie z drugiej strony, tak jak Ty teraz, czy Wy teraz patrzycie na nas, to ma bardzo duże znaczenie, żebyś Ty się dobrze czuła ze sobą. Tak, czyli się przygotowujesz. Co jeszcze jest ważne, o czym bardzo często nie myślimy, to tak naprawdę oświetlenie i ustawienie sprzętu, żeby w miarę jakoś to wyglądało, żeby zobaczyć, co jest za nami, tak, żeby nie było dziwnych tam rzeczy. Więc to ma wszystko bardzo duże znaczenie, żeby to działało. Plus, żeby były jakieś słuchawki, mikrofon, bo my też próbowałyśmy z Kasią i to się okazuje, że trzeba o wielu rzeczach pomyśleć. Ale gdybyście były zainteresowane,
tym, to ja na blogu zostawiłam, mam taki artykuł, który mówi o tym, jak zrobić efektywny webinar. I tam jest kilka rzeczy, które ja jako obserwator webinarów, jeszcze wtedy nie robiłam i do dzisiaj jeszcze nie zrobiłam takiego prawdziwego webinaru, byłam tylko organizatorem. Jako osoba, która patrzy z drugiej strony, dała mi wskazówki, co zrobić, żeby ten webinar od strony odbiorcy był po prostu dobrze postrzegany. No dobrze, no ale przeszłyśmy webinary, a jak to z live'ami? Robiłaś już kiedyś live'a? Live'a tak naprawdę robiłam chyba jeden raz i to były, nagrałam życzenia świąteczne. Czyli krótki? Krótki, tak, krótki. No tak, i to też powiem Wam, że, ale wiesz co, teraz się tak zastanawiam, czy to był na pewno live, bo ja go nagrywałam. A to nie, to było wideo. To było wideo. To było tak, wideo. Tak, to live'a, a wiem, live'a zrobiłam. Do live'a mnie zaprosiła Ania Kupiuszcikowska. O, właśnie, no, czyli był taki tak, live, był taki live dwuosobowy, tak? Gdzie wywiad, rozmowa. Ania zaprosiła mnie do tego, miała też odpowiednie narzędzie, które nam pozwoliło być w różnych miejscach. I ten live był słyszany, tak, osoby słyszały mnie i Anię. No i też się do tego przygotowywałam, tak? No bo to nie jest tak, że my sobie po prostu, wymyślimy dzisiaj rano, wstałam i zrobię sobie live'a, zanim kupisz cichosz, albo sobie zrobię sama live'a, tak? To nie jest tak, to jest pewien proces. Bym powiedziała nawet działań marketingowo-promocyjnych, które sobie wpisujemy w naszą strategię. No ale jak sobie to wpisujemy w naszą strategię, to oznacza, że wiemy, że to się zdarzy. Tak? Tak. Czyli po prostu możemy się do tego przygotować. I tutaj też krótko. Jest data, wydarzenie na Facebooku, tak? I to wszystko, żeby to się spięło, żeby ktoś przyszedł na tego live'a, tak samo jak webinarem, tak? Tak. No dobrze, no to w zasadzie tak my teraz też przygotowywałyśmy sobie to, co teraz kręcimy dla Ciebie, dla Was. To dlaczego my się tak boimy tego? Ja nie przepadam za wideo. Nie przepadasz? Nie. A Ty lubisz? Ja też nie lubię. No właśnie. Dlaczego my się tego tak boimy? Jest kwestia przyzwyczajenia. No dobra, bo jeszcze wideo jak wideo, tak? No bo teraz sobie tutaj mówimy i możemy sobie to wyciąć, przyciąć, wiecie. Natomiast w live'ie, dlaczego się tak boimy live'a? Live, właśnie live, dlaczego się boimy? No bo on jest live, bo on jest na żywo. I myślę, że, ale to jest moje, tak? Nie wiem, jak Wy macie. Moje też jest tak, no ale powiedz, czego się najbardziej obawiam? Ja najbardziej się obawiam oceny, że wypadnę tak, że jestem taka, że nie jestem taka, jak potrzeba, że powiedziałam mądrze, że powiedziałam głupio. I tutaj już nic z tym nie da się zrobić, tak jak powiedziałaś. Prawda, bo to idzie live tak, i już. Tak, idziemy live i już. I tak naprawdę boimy się oceny. Oceny, ale też błędów. I błędów, których się już nie da wymazać gumką, myszką, bo to po prostu idzie sobie i już. Natomiast wiecie, też można też trochę obejść i poćwiczyć, bo wiele, niektóre niestety nie mają, to na warsztatach sprawdzamy, że nie wszystkie konta osobiste czy fanpage'e mają te same możliwości i na przykład na Waszym profilu osobistym znajdziecie coś takiego jak transmisja na żywo. I Wy możecie to spróbować robić właśnie z profilu osobistego. Tam możecie ustawić coś takiego jak zasięg. Czy to ma być live publiczny, czy na przykład Ty mnie zaprosisz do swojego live'a osobistego. I na tym w profilu osobistym, jeśli macie to, no, tam w miejscu, gdzie jest miejsce na pisanie posta, czyli statusu tego dnia, możecie sobie przećwiczyć, nagrać taki live, to wtedy tylko na przykład jak ja bym go zrobiła, to Kasia będzie go widziała i może powiedzieć, słuchaj, to nie tak, źle sobie to ustawiłaś, może mówi nam, może coś jednak się bardziej przygotuj do tego live'a. I potem możecie dopiero startować już z live'em na Waszym fanpage'u, bo tam niestety nie ma czegoś takiego. Live na fanpage'u jest publiczny. No chyba, że się coś zmieni na Facebooku, na razie nie ma takiej możliwości, ale na prywatnym jak najbardziej. A to, co mówiłaś, że robiłaś się z Anią, to być może było przez BeLive TV, ale jest też druga taka możliwość, to jest OBS Studio. Ona jest bardziej skomplikowana. Na początek myślę sobie, że BeLive jest bardzo fajny, tak. Więc też można spróbować sobie to ściągnąć i poćwiczyć, tak? Ale oczywiście, no to ja z Anią też wtedy wymieniłam się ustaleniami, tak? Co będziemy robić, po co, dlaczego, jakie pytania padną, tak? Wiadomo jest, że nie uczymy się tego na pamięć, natomiast to, jakie będą pytania, o czym będziemy rozmawiały, no to jest wiadome. I wtedy nam jest też łatwiej się do tego przygotować.
I też, co ważne, być naturalnym. Dokładnie. Bo chodzi o to, żeby być mówić serca, tak? Żeby to było tu i teraz. Tak, żeby to było, tak. Bardzo, bardzo, bardzo to jest ważne, to przygotowanie. Na pewno na początek, jeżeli się bardzo tego obawiamy, to dobrze sobie zrobić cały plan tego swojego live'u, jeżeli jesteście same i chcecie o czymś powiedzieć, tak, publicznie. To przygotujcie sobie taką krótką prezentację. Co prawda osoby tego nie będą widzieć, ale musicie też pamiętać, że w live'ie jedna bardzo ważna rzecz, żeby wszystkich też przywitać, tak? Zapytać skąd są i trzymać tą interakcję. Na wideo jest trochę inaczej, bo my sobie to kręcimy teraz, wy pewnie jakieś tam uwagi albo komentarze napiszecie później, ale nie mamy tej interakcji, tak? Przy tej interakcji warto o tym pamiętać, żeby jednak trzymać tego słuchacza, tak? I zadawać pytania, bo temu też służy live, że jest większa interakcja. Wideo sobie odtworzycie, ile tam razy będziecie chcieć lub nie. Natomiast to, do czego też Was zachęcam, to ja napisałam taki artykuł już jakiś czas temu na blogu, jak robić transmisję wideo na live właśnie na Facebooku i drugą, jak się przygotować do tego live'a. Więc zapraszam Was również do tych wpisów. A jeśli będziecie chcieli się dowiedzieć czegoś więcej w ogóle na temat Facebooka, chciały dowiedzieć się więcej, no to zapraszam po prostu do siebie na warsztaty z Facebooka, ale też na konsultacje marketingowe, takie indywidualne. Wiem, że niektóre osoby wolą tego typu spotkania, bo można się wtedy zająć po prostu de facto tylko tym biznesem. I to z różnych stron, bo oczywiście zaczynamy również patrzeć na spójność tego, co jest na stronie internetowej, albo zastanawiamy się nad tym, jak ją zbudować pod dany biznes, jak napisać notatkę o mnie, która jest bardzo ważna i tak naprawdę odwiedzana jedną z najczęściej stron właściwie na Waszej stronie internetowej. Także robimy bardzo dużo i to są właśnie wszystkie te kwestie, które dotyczą działań promocyjnych marki, firmy czy produktu online. Także zachęcam.